Stowarzyszenie Koliber. Chodzą głosy, że narody Europy mogą się rozpłynąć w Unii, jednak występują również znaczące odrębności między narodami. Jak na przykład w Belgii jest spór między Walonami a Flamandami. Czy w takim wypadku jest możliwe powstanie takiego czegoś jak narodowość europejska? Znaczy narodowość w sensie etnicznym na pewno nie, bo nie mamy ani zamiaru robienia czegoś takiego, ani żadnych mechanizmów, które by w tym kierunku szły, ani nie ma takiej możliwości, prawda? No bo różnice kulturowe są nie tylko istotne, ale są celebrowane, prawda? My chcemy je utrzymać. Natomiast jest możliwe stworzenie tożsamości europejskiej na poziomie takim polityczno-obywatelskim, prawda? Nie etnicznym. Czy to chcemy nazywać narodem, to jest trudniejsza sprawa, ponieważ w polskiej tradycji językowej także my kojarzymy pojęcie narodu ze wspólnotą kulturową. Natomiast gdybyśmy zapytali Amerykanów czy Francuzów, prawda, no to już by, czy Belgów właśnie, to by się okazało, że można pogodzić, prawda, odrębność etniczną ze wspólnotą narodową. Ktoś może być Walonem czy albo Flamandem i czuć się związany z tą etniczną wspólnotą, a jednocześnie czuć się Belgiem. Gdyby tak nie było, gdyby Belgia nie istniała. Są kraje, w których to jest trudniej, na przykład w Hiszpanii, prawda? Są niektóre regiony hiszpańskie, które no, mają silną, na przykład Baskowie są narodem etnicznym, bardzo mocnym, prawda? Ale niektórzy z nich chcą się wyodrębnić, bo nie potrafią pogodzić tej narodowości etnicznej z byciem członkiem politycznego narodu hiszpańskiego, prawda? A inni chcą pogodzić i potrafią. Dlatego tam jest mniej więcej 50-50 sytuacja. Także jest możliwy, w cudzysłowie, naród europejski w rozumieniu wspólnoty politycznej, demosu europejskiego, natomiast etnicznie nie.